Czy dojdzie do wojny Chiny kontra Tajwan? Czy to zapoczątkuje trzecią wojnę światową? Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza dotyczącą Tajwanu, dotyczącą Chin, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Konflikt, który tak naprawdę może zapoczątkować wybuch III wojny światowej, a więc Chiny kontra Tajwan. No ale ktoś powie, no ale zaraz, zaraz. Chiny kontra Tajwan, jaka wojna światowa? My tu mieszkamy w Polsce. Co ja Kowalski mam wspólnego z Tajwanem, tak? Chyba że poza tym to, że po prostu kupujemy produkty z Tajwanu, które są tam produkowane, czy z Chin, tak? Które są produkowane Made in China. No więc tutaj Jasnowic przedstawił no, szokujące informacje, tak? Które teraz pojawiają się, jeśli chodzi o media, że. Że Tajwan ma wsparcie tutaj Stanów Zjednoczonych, że Tajwan odpowiada tak naprawdę na atak Chin, tak? bo, że zaatakuje tutaj Chiny. Dosyć ciekawa sprawa, bo wcześniej była retoryka taka, że Tajwan będzie się bronił przed ewentualną agresją Chin. Teraz praktycznie Tajwan mówi, że sam jest w stanie zaatakować tutaj Chiny. Broniąc oczywiście swojej niepodległości, tak? No a Tajwan na pewno po prostu może to dokonać i, i dokonałby tego, jeżeli będzie mieć po prostu tutaj gwarancję Stanów Zjednoczonych, tak? Bo bez tych gwarancji zdaje sobie sprawę Tajwan, że nie ma dużych szans, tak? Natomiast tak, tutaj jasno jest mówię w ten sposób: Stoimy w obliczu konfliktu światowego, że Chiny to jest fabryka świata, która praktycznie dostarcza produkty dla całego świata. Konflikt, który by miał tam miejsce, cel, Tak, oczywiście, wiadomo, że Chiny roszczą sobie prawo do Tajwanu, ale zobaczmy sobie od innej sprawy, od innej sytuacji, bo ktoś powie, no to jest daleko od nas, my byśmy tam nie ginęli, przecież to jest po prostu. No ale z drugiej strony, gdyby Stany Zjednoczone pomogły Tajwanowi, kto wie, czy na przykład Stany Zjednoczone nie zaangażowałyby tutaj NATO, chociaż teoretycznie, no wiadomo, że NATO nie powinno być to zaangażowane, ale kto wie. I kolejna sprawa też jest taka, że taki konflikt spowodowałby, że Chiny mogłyby powiedzieć, że na przykład mają problemy w produkcji towarów, produktów, tak, ograniczone dostawy są dla świata w związku z konfliktem. A więc znowu po prostu świat by odczuwał praktycznie skutki ekonomiczne tego, tej, tego konfliktu, gdyby doszło do wybuchu wojny pomiędzy Chinami a Tajwanem. Czyli na przykład Chiny mogłyby się teraz tłumaczyć, jeśli chodzi o cały świat, że są problemy w dostawie, że są problemy, jeśli chodzi o dostarczanie produktów, i towarów na całego świata, tak, dla poszczególnych państw, dla gospodarek. W związku z tym, że mamy do czynienia z konfliktem, czyli byłby to pretekst, tak naprawdę dla Chin, pretekst dla Chin. No i to mogłoby skutkować, że znowu w Europie pewne produkty byłyby droższe, bo byłyby one niedostępne, albo po prostu byłoby ciężko je dostać, tak? Tak, jak na przykład kwestia tutaj, tak praktycznie, tutaj kwestia tutaj właśnie telefonów tych premium, które kosztują tam po kilka tysięcy złotych, tak? Że one teraz są trudno dostępne, ludzie muszą się zapisywać w kolejce na oczekiwanie. No, ale to jest jakby inna sprawa, bo telefon premium to nie jest telefon po prostu, który z pierwszej potrzeby można kupić tańszy telefon. Natomiast no problem się robi na przykład jeśli chodzi o części do samochodów, jeśli chodzi o na przykład produkcję samochodów i tak dalej. No, ale też inne, tak no, mnóstwo rzeczy kupujemy praktycznie z Chin. No i teraz tutaj jest coś mówię w ten sposób, że mm, jeśli chodzi o ten konflikt światowy, gdyby doszło do konfliktu światowego, no to Europa jest uległa, natomiast stany zjednoczone są stanowcze, jeśli chodzi o e, Tajwan, jeśli chodzi o, o, o Tajwan. No ostatnio wypowiadał się tam Biden ostatnio parę tygodni temu mówił, że tutaj Stany Zjednoczone pomogą militarnie Tajwanowi, tak, pomogą praktycznie militarnie Tajwanowi. To też jest bardzo niebezpieczne, bo wiemy, że Stany Zjednoczone są zadłużone po uszy, jeśli chodzi o Chiny i zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w ten konflikt pośrednio no, powoduje, że co po prostu tutaj Chiny mogą powiedzieć, że strona w tym konflikcie jest nie tylko Tajwan, ale też Stany Zjednoczone, tak, czyli niejako jakby po prostu Stany Zjednoczone podłączają się pod ten konflikt, tak? Z jednej strony można powiedzieć, o jakie dobroduszne te stany zjednoczone dbają o praktycznie o Tajwan i tak dalej. Z drugiej strony jaki tak naprawdę jest ukryty tam głębsze? znaczenie, głębsze praktycznie sedno, tak? No, bardzo niebezpieczna sytuacja. Tutaj jest Jackowski mówi w ten sposób, no oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, jeśli chodzi o Ukraina kontra Rosja, że ten konflikt, który ma miejsce w Europie, powoduje, że Europa jako sojusz nie mówi jednym głosem, że praktycznie Putin realizuje swój plan, który polega na tym, na rozbiciu jedności sojuszu. Zresztą Jasnawicz mówił, że to będą no, takie dwa czy trzy ogniska na świecie, o których zacznie się praktycznie trzecia wojna światowa. I jeżeli byśmy nawet nie przyjęli, że ona po prostu ta wojna światowa już istnieje, tak, bo nie musi ona mieć być wypowiedziana konkretnego dnia i godziny, no więc no przerażająca sprawa jeśli chodzi o tutaj kwestię Tajwanu, jest i kwestie praktycznie tutaj Chin, no i problemy, jeśli chodzi o dostawy dla Europy, dla świata. Oczywiście świat może powiedzieć tak, że oni stworzą swoje fabryki, że chcą się uniezależnić, jeśli chodzi o produkty, natomiast zanim po prostu powstaną te fabryki, zanim je wybudują, to minie mnóstwo czasu, przecież Chińczycy pokazali, jak potrafią błyskawicznie budować, tak, są takie filmiki na YouTubie, gdzie oni są w stanie praktycznie postawić na przykład budynek w przy Kilku tygodni, szpital w przeciągu dwóch, trzech tygodni. Rzecz absurdalna, tak? W Polsce to pewnie na jedną decyzję urzędowo dłużej się czeka, a oni potrafią po prostu bardzo szybko postawić. A widziałem takie filmy, gdzie budowali most, to były po prostu przęsła postawione, czy te słupy. Normalnie podjechał praktycznie dźwig, który kładł cały praktycznie ten odcinek między jednym przęsłem a drugim. Potem to złączali śrubami i tak dalej. No błyskawiczna, praktycznie kwestia położenia tutaj mostu, tak? Gdzie wiadomo, jak to wygląda w Europie, czy w Polsce trwa to praktycznie tygodniami. No ja nie jestem specjalistą, żeby mówić, że mówię, czy on będzie trwały ten most, czy też nie, ale to był most betonu. Natomiast rzeczywiście, no Chińczycy znani są z tego, tak, ten mają ekspresowe tempo i też po prostu tutaj jakby ogromne nakłady finansowe. Zresztą tutaj Chiny nie muszą prowadzić działań militarnych jeśli chodzi o świat. Chinom nie zależy na tym, tak. Chiny mogą wykończyć ekonomicznie tutaj świat. Natomiast świat nie ma argumentu w stosunku do Chin, no bo świat może mówić, tak, uniezależnimy się, jeśli chodzi o dostawy, będziemy tworzyć swoje fabryki, ale świat tak naprawdę cały czas kupuje, jeśli chodzi o Chiny, bo to jest tania siła robocza, tak. Stworzenie fabryk, nawet produkowanie tych rzeczy na świecie, czy w Europie, z powodu, że ceny za pewne produkty i usługi będą wyższe, będą droższe, a więc, no, klienci mogą się wtedy odwrócić praktycznie od pewnych produktów, od pewnych praktycznie sklepów, a mnóstwo rzeczy, które mamy, to jest made in China, praktycznie wszystko, na co teraz patrzy, patrzycie, czy jesteście ubrani, jak popatrzycie na metki, na etykiety, to jest po prostu made in China, czyli po prostu Chiny to jest jedna wielka fabryka świata, poprzez konflikt właśnie Tajwan kontra Chiny, my to możemy oczyć w Polsce, bo powiedzą w ten sposób, no ograniczone są produkcji, albo na przykład produkcja tutaj jest, tak, jest po prostu tej produkcji mało, w związku z czym ta po prostu cena tych produktów jest wyższa, tak, jest praktycznie ona wyższa. No, zobaczymy, jak ta cała ta, cała ta sytuacja będzie wyglądać. Zwłaszcza, że ten konflikt pomiędzy Tajwanem a Chinami to jest konflikt, który tli się od dłuższego czasu e, i to jest kwestia tylko iskry zapanej, kiedy dojdzie do wybuchu tego konfliktu. Tak? E, Chiny roszczą sobie prawo do Tajwanu. E, ludność, która mieszka na Tajwanie, no, na dobrą sprawę jest prochińska. natomiast władze są tutaj, e, dążą do niezależności, także po prostu e, być, pa, być praktycznie tutaj wyspą niezależną od Chin. No i ogromny konflikt. Pytanie: Czy rzeczywiście Chinom zależy, jeśli chodzi o Tajwan, czy jest to po prostu pretekst do wybuchu konfliktu, do wybuchu wojny? Tak, to jest po prostu kluczowa sprawa. Jestem ciekawcowy na ten temat. Słuchajcie to wszystko. Dzisiaj pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.